za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe uważam tę książkę, która pierwsze wydanie miała w 2016 roku, to jest drugie wydanie z tego roku. Nic bez Boga, nic wbrew tradycji. Książka o kosmowizji politycznej tradycjonalizmu hiszpańskiego, zwanego potocznie karlizmem. Jest to najstarsza, nie tylko właściwie w Hiszpanii, ale w całej Europie, szkoła myśli i akcji kontrrewolucyjnej. Karliści w XIX wieku walczyli o nie tylko przywrócenie tronu prawowitemu dziedzicowi, ale o przywrócenie właśnie integralnej tradycji przednowożytnej. Są, choć nie są już oczywiście taką siłą polityczną i militarną, zwłaszcza jaką byli kiedyś, to jednak są wciąż bardzo ważnym nurtem metapolitycznym, nurtem integralnej myśli kontrrewolucyjnej. Otóż karliści byli również uczestnikami, i to bardzo ważnymi uczestnikami, powstania Alzamiento Nacional w roku 1936 przeciwko reżimowi Frontu Ludowego, który prowadził Hiszpanię ku rewolucji i ostatecznie komunizmowi. To dzięki karlistom to powstanie nabrało wyraźnie charakteru krucjaty religijnej w obronie katolicyzmu przede wszystkim. To kamistoscy pisarze pierwsi zaczęli posługiwać się słowem krusada. Jeśli chodzi o karlistów pod następnie rządami generała Franco, to trzeba przyznać, że stosunki między karlistami a generałem nie układały się najlepiej. Karliści uważali, że dyktatura personalna, zresztą słusznie przewidywali, że okaże się nietrwała, także nie przetrwa swojego założyciela i nie jest taką pełną restauracją tradycji. Niemniej jednak dzisiaj, kiedy dochodzi do skandalicznego, zupełnie barbarzyńskiego aktu, jakim jest ekshumacja szczątków generała Franco z bazyliki w Dolinie Poległych. Jest to w ogóle naruszenie także integralności miejsca świętego, jest to przecież świątynia katolicka. Również i karliści przeciwko temu protestują, jak wszyscy uczciwi, prawi Hiszpanie. Trzeba podkreślić, że generał Franco zresztą wcale nie wyrażał nigdy woli bycia tam pochowanym. To była decyzja wyznaczonego przeze mnie jako sukcesora i króla Hiszpanii, Jana Karola Bourbona, Juana Carlosa. To on podjął tę decyzję. Ale skoro już tak się stało, to oczywiście to miejsce powinno być uszanowane. Rodzina generała Franco, pośród której zresztą jest, trzeba podkreślić, także aktualny, prawowity dziedzic korony francuskiej, Ludwik Alfons Burboński, czyli we Francji Ludwik XX, walczy cały czas o wstrzymanie tej skandalicznej decyzji. Niestety wszystko wskazuje na to, że zarówno ich wysiłki, jak i
do opór przeora, dzielnego przeora tej bazyliki, ojca Santiago Cantery, benedyktyna, że zostanie siłą przełamany. Wiemy już, że Gwardia Cywilna już zamknęła dostęp do bazyliki. Także niestety należy się spodziewać tego, że rząd socjalistyczny, mszcząc się za klęskę lewicy, dopnie tego i wyrzuci te szczątki gdzieś prawdopodobnie na cmentarz, gdzie spoczywają niektórzy członkowie rodziny Franco, w tym jego żona w El Pardo pod Madrytem, co było zresztą rezydencją. Ten pas w El Pardo był rezydencją generała Franco jako szefa państwa. No i najsmutniejsze w tym wszystkim jest stanowisko Rzymu, tak? Aktualny biskup Rzymu. No, do którego również próbowano apelować, no, przyjął postawę Piłata, umywa ręce, bo właściwie tylko już jakiś wyraźny sygnał czy protest z Watykanu mógłby powstrzymać obecne władze hiszpańskie od tego kroku. No, niestety takiego sprzeciwu nie ma.